odważnie ściągnęłam chustę, bo myślę, wiecie, jestem w samochodzie, to nie muszę tej chusty mieć na głowie chyba. Ale dupa tam, bo gdzie się nie zatrzymamy, to wiecie, jest pełno facetów. W ogóle nie widziałam nawet jednej kobiety. I oni tam podchodzą pooglądać samochód, no i wiadomo, jestem w środku i jak na mnie popatrzą, to normalnie jakbym siedziała z jakimiś cyckami na wierzchu. Adobe's Exchange, jest, jest, na wprost. No to chociaż tu, nie wiem, gdzie ty zaparkujesz. Mamy? Żarówka poszła. No. No mamy 11 milionów. 11 milionów? Tak. Pokaż. Wow. Nie, jest popisane. Jest popisane? 500 tysięcy, 500 thousand. No, masz normalny liczby. Tak, mam 10 milionów 800. 10 milionów 800. Tak, masz za 40 dolarów. 40 dolarów to jest 10 milionów. Tak, bo widzisz, 42 tysiące to jest chyba ten, a za 1 dolar jest 270 tysięcy. Nasi znajomi, którzy byli w Iranie, przestrzegali nas, żebyśmy nie wymieniali pieniędzy w banku, bo jest słaby kurs. Kurs dolara w banku wynosi 40-42 tysiące, natomiast w kantorze wymienili nam 1 dolara na 270 tysięcy. To jest jednak spora różnica. W Iranie diesel nie jest ogólnie dostępny, to znaczy samochody prywatne nie mogą tankować diesla, tylko i wyłącznie tiry, autobusy, o, kierowcy mają takie specjalne karty i dzięki tej karcie oni mogą zatankować diesla, więc turyści tacy jak my, to trzeba przyjść i po prostu poprosić kierowcę i jak on tankuje, to pozwoli zatankować do swojego baku i tam wiadomo, odpali mu się trochę groszy, tak więc taka partyzantka trochę. Prosto i na lewo. Co prosto i na lewo? No jakaś tam ksztela, bo tu coś nie. Nie? Nie, 5 km w tamtą stronę. Jest po lewej, po prawej stronie. Tam jest, wiesz, dalej. Nie tu. No to też pojechałem.
koło jakoś. No i mamy, na trzeciej stacji się udało. 27 tysięcy, czyli ile to będzie dolarów? 5 centów. 5. No jak 1 dolar jest 270, 10 centów. 27 tysięcy, czyli 10 centów. No 10 razy 27 to jest 270 tysięcy, czyli 10 centów za pół baku. No trzy więcej czwarte, niż pół baku, czwarte. Czwarte baku. Mm. No to cały bak, 20 centów. Życzę, ja zostaję w Iranie i kupuję sobie V8. No 45 litrów mamy. No a my bierzemy 60, no. Mm. To ja zostaję w Iranie, kupuję sobie V8. Niedźwiedź właśnie znalazł kogoś tutaj, kto pomoże nam kupić kartę SIM, bo to też okazuje się nie takie prościutkie i na pewno będzie łatwiej z Irańczykiem. Odważnie ściągnęłam chustę, bo myślę, wiecie, jestem w samochodzie, to nie muszę tej chusty mieć na głowie chyba. Ale dupa tam, bo gdzie się nie zatrzymamy, to wiecie, jest pełno facetów. W ogóle nie widziałam nawet jednej kobiety. I oni tam podchodzą pooglądać samochód, no i wiadomo, jestem w środku i jak na mnie popatrzą, to normalnie jakbym siedziała z jakimiś cyckami na wierzchu. Więc głupio tak, nie? No, tak, więc odziała ja tą chustę z powrotem i będę jak babuszka jeździć w tej chuście, tam już w trasie jak będziemy, to se ściągnę, ale teraz nasza dziewczynka pcha się do przodu, musimy tutaj kurczę zamontować siatki, tam przedtem ona była, zrobiliśmy remanent tam z tyłu inaczej i przechodzi nam cały czas do przodu, no ona najważniejsza. O, niedźwiedź wraca, tam go widzę po lewej. Mamy? Masz, nie mamy, w Tabryz musimy to załatwić. Żyj! O rany, to liczba. No to niestety, telefonu, karty SIM tutaj nie kupimy, bo to za małe jest miasteczko i musimy jechać do Tabryz, gdzie mamy około 2,5 godziny jazdy samochodem. Pan kupił takie, jakby to powiedzieć, jak rolo zawinięte w ten ich placek i tam był pieczony ziemniak i jajko. Bardzo dobre było, ale wiecie co, no zeżarłam i w ogóle nie sfilmowałam ani nie sfotografowałam. Ale pewnie gdzieś jeszcze to kupimy, to może uchwycę wtedy. I oczywiście nie chciał przyjąć pieniędzy. To takie irańskie jest, my już żeśmy słyszeli. To karnet musisz wziąć. Niedźwiedź w tym czasie ogarnia tutaj ubezpieczenie. Na granicy powiedzieli, żebyśmy przyjechali tutaj w Jolfa na posterunek policji i że tutaj właśnie wszystko załatwimy. No to się okaże.
jak niedźwiedź przyniósł wszystkie dokumenty, to stwierdzili, że za chwilę biuro zamykają i proszę przyjść jutro. Jest 1:20, to nie wiem jak oni pracują. Jest wprawdzie niedziela, ale to nie jest tutaj dzień wolny od pracy, więc nie wiem. Pogadaliśmy chwilę i stwierdziliśmy, że pojedziemy do Tabriz, bo to jest o wiele większe miasto i tam na pewno uda się ogarnąć kartę SIM i mamy nadzieję, że też to ubezpieczenie ogarniemy. Niedźwiedź poszedł zapytać się o drogę, bo są znaki, ale wiecie co, no to chiński uczony tu nie wyjdzie. Tam wprawdzie pisze po angielsku też, ale tutaj pisze Aras Free Zone, co nam nic nie mówi, a tam pisze Ayatollah Hashemi coś tam, highway i co, prosto, nie? Bo tam coś jest highway, autostrada, to chyba prosto, no. No to jedziemy. Gdzieś jest sklep z mobile phones. W ogóle powinien być sklep Iranian Cell. Czy Iran Cell, coś takiego. Jest Jeep Plus. No. To może być to. Nie, to jest zupełnie co innego. Kurwa, jakieś tam zegary inne pierdoły. Dzisiaj się nie uda załatwić, no to wrócimy tu jutro. No. Nie ma wyjścia, bo jest sklep, ale jest zamknięty. Już dzisiaj nie otworzą. Your destination is on the right. Z mobilami, ale żaden nie sprzedaje. No bo oni może nie mogą, no. Oni może nie mogą. Tu trzeba zarejestrować i wszystko. No. Musi być tylko sieć komórkowa. U nas w Polsce jest tak samo. A? Nie, nie, bo możesz kupić SIM kartę praktycznie wszędzie, a możesz sobie ją zarejestrować. Ale ktoś musi ją zarejestrować. Ale nawet w Żabce rejestrują. Ale możesz kupić, kurwa, a tu nie.
jest tych parę sklepów i koniec. Oni odjadą, to się tak samo stopuje. Czekaj, tu jest miejsce. Dobra. No kurwa, pierdolę, sukienko. Ale tam wyjeżdża. Czekaj, tam jest miejsce. Nie wiem, czy nie zmieścimy się. Czekaj. Weź mi tego psa, fuck. Tam po prawej masz miejsce, możesz na spokojnie, po prawej. Boże, pchają się, nie puści, kurwa, za chuja. O, to taki ładny most mamy. Malutki. Okej. Okay. Paszport? Yes, I've got passport, yes. O Jezu. Sorry. Half of a day I'm driving and looking for it. A ty już co masz całą świtę? It's 20 giga, then we can do it online. Okay, cool. My nie znamy. Co? Number of them. Six. Six of this. Sześć takich musisz dać. A, 600. 600. No. 60,000. This is... You must give 600,000. So 600. Yes, 600. 600. Ah, that's it. Zdjęcia naszą panią. Ty powinieneś dostać nagrodę za to, że do każdego kraju jak wjeżdżasz, to pierwsze co to jesz pizzę. W każdym kraju. Tak? Tak. Zapróbuję. Co potrafię. Ta pizza, słuchajcie, jest na takim kruchym cieście, ale to nie jest ciasto drożdżowe, tylko no trudno powiedzieć jakie dokładnie. Ale zdecydowanie nie jest to ciasto drożdżowe. Dobre, smaczne, kruche, inne. Mięso jak z kebaba, tak więc trochę dziwne połączenie, ale da się zjeść. No to mamy rachunek. Milion... Za pizzę. Czekaj. No to... 1,260,000. Iranian real. No to teraz to podziel na 270. $4,500. A, $4,500. No to nie jest super tanio. Jest. Jest tanio? To jest 3 quid. No. 3 quid. To jest 15 zł. To jest tanio. No, a, faktycznie. No to u nas... To jest 15 zł. A w Polsce trzeba zapłacić 50. 50 zł. Aha. I'm staying in Iran. No to ja za ten deserek, co zapłaciliśmy 700. Tak. Czyli... $2. $2. Czyli 1,5 funta. To jest tanio. O, już herbata.
jaką herbatę piękną żeśmy dostali. Z lampeczką, mej. No. O kurwa. Odlali się chyba do tego. No tutaj puszczę, żeby się grzała. No przecież tu tak trzeba, o. Zobaczcie, mam maluczki. Może to powinniśmy wrzucić do środka. Ogarniamy właśnie ubezpieczenie i wiecie co, powiem wam szczerze, że to co usłyszycie od innych ludzi przed przyjazdem tutaj do Iranu, to będzie tyle pomocne, co i przeszkadzające. Właśnie my, jak przejeżdżaliśmy przez granicę, to na granicy powiedzieli nam, żebyśmy wykupili ubezpieczenie w Jolfa. Tam ten posterunek, jak pamiętacie, był zamknięty. I ja mówię, dobra, to kupimy tu w Tebriz. Nie, znajomi, mówię, będziecie musieli się wracać na granicę. Jedni kupili na granicy, tylko tam kupicie ubezpieczenie, nigdzie indziej nie kupicie. Drudzy nam powiedzieli, oj, będziecie musieli się wrócić do Jolfa, wiecie, bo potem będziecie mieli problem. I co dupa, wcale nie problem. Jesteśmy w ogromnym mieście i przecież mimo, że ubezpieczenie tutaj nie jest obowiązkowe w Iranie, to przecież jeździ tyle samochodów i ja mówię, nie wierzę, żeby inni po prostu mieli wszyscy nieubezpieczone samochody. Są różne, niektóre drogie samochody. Ci ludzie na pewno ubezpieczają. No i oczywiście co? Na po prostu jakiejś trzeciej przecznicy jest. Przyjechaliśmy tutaj na taką ulicę i co wymieniłeś u nich? Chodź na to. Czemu nie? O Jezus! Come to the
dobra. 4, 7, 4, 8, 4, 9. Raz, dwa, trzy, four. Okay. And they good money. They good money. Peš, ten good. Khomeini, peš Khomeini. On, he knows. Yeah, but good. 15. Hands up. Nie, taki żeśmy chyba mieli. Co? Taki żeśmy mieli. Chyba pieniędzy. Ale patrz, jak chcieli już skombinować. Widziałeś, jak kombinowali? Trzeba właśnie uważać. Szusz, tu kot jest. Zostaw kota. Kot, 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 siedź, idź do tyłu, idź, bet.